Witajcie na kanale Podskarbnica. Ja jeszcze trochę jestem przeziębiona, siedzę w kocu, bo bez koca nie wytrzymam. Rano odprowadziliśmy dzieciaki do szkoły pierwszy raz po świętach i za chwilę w sumie lecimy ich odebrać. Ale mam Wam coś do powiedzenia o książkach, które aktualnie czytam. Głównie też dlatego, że nie nagrałam ostatnio końcówki vloga w związku z tą chorobą i przygotowaniami do świąt. Także po prostu przyszłam do Was pogadać o tych książkach, które aktualnie czytam. I zacznę od tego. Jestem na stronie 177. Generalnie to wczoraj się okazało, w sensie ja się wczoraj dowiedziałam, że ta książka jest również do przeczytania na Legimii, także jeśli ktoś ma Legimii, to zachęcam. Ja sobie wczoraj wieczorem włączyłam w e-booku, ponieważ już było ciemno, to już była 23, a chciałam jeszcze sobie, wiecie, chociaż jeden czy dwa rozdziały przeczytać do przodu. No i włączyłam sobie w e-booku, żeby już po prostu nie latać z tą książką, nie przekładać jej, tylko włączyłam sobie właśnie w tym e-booku, sobie, wiecie, leżałam i przerzucałam te strony, to dwa rozdziały sobie też jeszcze doczytałam. No także mówię, tutaj jestem na stronie 177 i tak jak przypuszczałam, to ile tu jest tekstu na stronie i to, że te literki są odrobinę mniejsze, sprawia, że to się po prostu wolno czyta. W e-booku tam jest stron chyba 500, nie wiem, 60 około tego, tutaj mam stron 400. No i tak jak sobie przeczytałam wczoraj do tego rozdziału 13, bo teraz będę zaczynała rozdział 13, w e-booku, no to tam mam prawie 300 stron w tym e-booku, a gdzie tu jest 200. Jakby motyw tego, że tu jest tak dużo stron na tekstu na stronie, sprawia, że no wolniej to czytamy, wolniej przerzucamy te kartki, wolniej piszemy do przodu. No i to trochę zniechęca, nie powiem, że nie. No jestem w tym miejscu, tu mam znaczniki, zaznaczam sobie rzeczy fabularne, rzeczy, które mi się podobają i sceny romantyczne. Na różowo mam sceny romantyczne i to absolutnie nie jest romans, natomiast wątek romantyczny też jest w tej książce i jest bardzo fajny, bardzo podoba mi się ten główny wątek romantyczny między Laveną i Tristanem, bo tam są takie, niektóre znaczniki są odnośnie jakby tego głównego wątku, przynajmniej mi się wydaje, że to będzie główny wątek romantyczny, a niektóre są odnośnie innych takich bohaterów, którzy po prostu na przykład powiedzieli coś, co złapało mnie za serce do tej swojej drugiej połówki i tak dalej. To nie jest książka romantyczna, proszę tak na to nie patrzeć. Ja po prostu lubię wątki romantyczne bardzo, więc sobie te rzeczy tutaj zaznaczam. Książka jest krwawa, mocno obrazowa. Mamy tutaj właśnie taki świat po apokalipsie, gdzie mamy anioły, mamy wampiry i te oba... Tam jest skomplikowany system generalnie, jeśli chodzi o hierarchię w tym świecie, przynajmniej moim zdaniem skomplikowany. No i jakby zarówno aniołowie, jak i wampiry nienawidzą ludzi. Nienawidzą ludzi głównie dlatego, że ludzie są bardzo zmienni, są zawistni i są żądni krwi w jakiś tam sposób. Po prostu ludzie nienawidzą wampirów i aniołów, aniołowie nienawidzą ludzi i tak dalej. No i motyw też jest taki, że jakby... Aniołowie chyba też, ale już teraz nawet nie wiem. W każdym razie wampiry na pewno potrzebują tych ludzi, żeby przetrwać, więc no jakby próbują żyć w ekosystemie i tak dalej, no ale ten świat jest dosyć mocno brutalny. Bardzo podoba mi się motyw skrzydeł w tej książce, bardzo mi się to podoba. No nie będę teraz może zdradzać, albo może zdradzę. Mamy tutaj taki motyw, że mamy jakby aniołów i takiego najwyższego anioła, który generalnie jak na razie jest jeden w tej książce, ale wiadomo, że było ich więcej i gdzieś tam myślę, że jeszcze się ktoś tu więcej pojawi. I ten anioł najwyższy jest traktowany jak Bóg przez całą resztę, zwłaszcza przez ludzi. Jakby oni go nie widzieli, ale wiedzą, że ten Bóg istnieje, jakby nazywają Bogiem właśnie tego anioła najwyższego. On tutaj ma nazwę Inicjanin. Jest jakby Inicjaninem. O nazwach własnych za chwilę. I ten najwyższy anioł nie ma białych skrzydeł, tylko ma czarne i te jego skrzydła czarne mogą być wykorzystywane jako broń. One mogą być jakby, wiecie, luźne i tak dalej, w sensie jakby gładkie, delikatne, ale jeśli on tego potrzebuje, może je zmienić w broń. Są ostre po prostu jak sztylety i może nimi zabijać. Bardzo mi się ten motyw podoba. On też może chować te skrzydła i tak dalej. W ogóle motyw skrzydeł jest bardzo dobry w tej książce, bardzo mi się to podoba. Rodzaj okrucieństwa też do mnie trafia. No ja lubię mroczne książki, zresztą chyba już o tym wiecie. Generalnie jest dobrze i sam pomysł na fabułę mi się podoba i ten wątek Laveny mi się też bardzo podoba, wątek Moon też mi się podoba, ale jeszcze nie wiem, w którą stronę to pójdzie i generalnie w ogóle nie umiem przewidzieć, co tu się wydarzy na końcu i jakby w którą stronę pójdzie ta fabuła, co też jest fajne, bo fajnie jest czytać coś, czego nie znamy, a nie, że po prostu domyślamy się każdego kolejnego kroku, każdej z postaci. Jednakże mam zgrzyt odnośnie dwóch rzeczy. Po pierwsze, nie czuję w ogóle lekkości tej książki, czuję jej ciężkość i to wynika
głównie też z tego, że po prostu jest tyle tekstu na stronie i bardzo wolno się to czyta. Po drugie, ja też to już długo czytam, w związku z tym, że taki czas nastał, w sensie, że wiecie, święta, choróbsko i tak dalej, i jakby wolno to czytam, ale jednocześnie przeczytałam dwie książki w tym samym czasie. Jakby wiem, mogłabym się skupić na tej, ale no czytałam, odkładałam ją na rzecz innych książek. No to też o czymś świadczy, więc jakby no nie czuję lekkości w tej historii. Mówię, z jednej strony mi się bardzo podoba, a z drugiej strony momentami jest dla mnie za ciężko, w sensie takim, no nie, że wydarzenia, tylko sposób pisania, styl pisania jest po prostu momentami za ciężki i ją odkładam, to po pierwsze, a po drugie mnie osobiście drażni lekko, drażnią mnie nazwy własne, dlatego że autorka posiłkowała się językiem niemieckim, żeby tworzyć nazwy własne w tej książce i mi po prostu z niemieckim jest nie po drodze, strasznie mi jest nie po drodze i jakby czytam sobie, czytam i nagle dostaję nazwę własną w języku niemieckim i muszę się zatrzymać, muszę zwolnić, żeby ją przeczytać, no jakby w tym temacie, w tym momencie, jak już czytałam tą nazwę ileś tam razy, no to już ją znam, tak, już jakby umiem ją powiedzieć, wypowiedzieć, przeczytać szybko, ale jakby początkowo musiałam się zatrzymywać, bo dla mnie jest po prostu język niemiecki, no nie jest po drodze, kompletnie nie, ja nic nie rozumiem po niemiecku, dlatego ciężko mi w tych momentach też, dlatego, że ja po prostu chyba w życiu nie czytałam książki, która ma nazwy własne niemieckie, jakby od razu mnie odrzuca, ja nie chcę też nikogo obrazić, ale jakby no nie jest mi po drodze z językiem niemieckim, z językiem angielskim jak najbardziej i nawet czy z włoskim i z francuskim, chociaż raczej też takich książek nie czytam, no ale ten niemiecki jest dla mnie ciężki, natomiast tutaj na końcu jakby mamy słowniczek, mamy spis postaci i mamy słowniczek, no i te nazwy własne z tego niemieckiego też tu mamy wyjaśnione, co jest bardzo dobrym, jakby wiecie, krokiem w tej książce. Bardzo się cieszę, że autorka pomyślała o tym, żeby ten słowniczek tutaj dodać. I zresztą też za każdym razem właściwie jak się pojawia jakaś taka inna nazwa, no to są przypisy od autorki. Tak? Od autorki chyba są. Chyba tak. Także generalnie bardzo fajnie, że to jest, natomiast mówię, mnie to troszeczkę stopuje. Generalnie jak na ten moment takie 3,75 na 5 gwiazdek, możliwe, że dojdzie do 4, zobaczymy, może mnie coś zaskoczy jeszcze bardziej. Czasami mam takie momenty, że aż jestem zaskoczona, że w tą stronę poszło. Natomiast jak na razie, jeśli chodzi o sam motyw takiego, wiecie, zaskoczenia i zeskoczenia w tą książkę, to prolog, nie? Prolog po prostu wygrał wszystko i tutaj jakby buduje nam się historia. Zobaczymy, jak na razie fajnie. Także wydaje mi się, że już to powiedziałam, ale nawet nie jestem pewna. Jest na Legimi, jeśli ktoś ma wykupione, także można sobie sprawdzić. Drugą książką, którą przeczytałam w całości, to było Miasto z mgły. No i to jest cienka książka i generalnie ma bardzo duże literki, więc to się szybko czytało. Moim ulubionym opowiadaniem było... Pierwsze mi się też bardzo podobało. Czekajcie, gdzie tu jest spis treści. Pierwsze mi się bardzo podobało, to jest Blanka i pożegnanie, ale to był taki wstęp i po prostu wejście w tą narrację na nowo, więc to też chyba z tego wynika. No i Panienka z Barcelony, czyli trzecie opowiadanie, przypadło mi bardzo do gustu, bardzo, bardzo. Apokalipsa w 2 minuty, czyli ostatnie, niby fajne, ale jakoś też do mnie w sumie nie trafiło. Generalnie bardzo fajna książka dla tych, którzy lubią Zafona. Albo dla tych, którzy chcą sprawdzić, czy z Zafonem mi będzie po drodze, natomiast to nie jest ta sama miłość, jaką ja poczułam przy Cieniu wiatru, ponieważ tam, mimo grubości tej książki i właściwie, wiecie, skomplikowanej fabuły, no tam się da zakochać po prostu w samej tej historii i czytając tą książkę po prostu czujemy coraz bardziej tą miłość. A tutaj te formy krótkie były trochę za krótkie, jak na to, żeby się w nich zakochać, a jednocześnie na przykład tu było takie jedno opowiadanie, które miało 50 stron i ono mi się strasznie dłużyło. Wiecie, fajny hołd, jeśli chodzi o samego Zafona, natomiast generalnie no nie zakochałam się w tej książce, zastanawiam się, czy ona ze mną zostanie, czy nie, ale na razie chyba ją zostawię, po prostu, wiecie, spróbuję się kiedyś tam wyposażyć w całą resztę tego Cienia wiatru, chociaż teraz powiem Wam szczerze, że po przeczytaniu Miasta z mgły boję się, że te kolejne części nie spodobają mi się tak bardzo jak Cień wiatru, boję się, że ta miłość, którą tam poczułam, zostanie z tamtą książką. I jakby mam ochotę przeczytać kolejne części, a z drugiej strony boję się, że sobie zepsuję tamtą miłość. Nie wiem, czy to ma sens, co mówię, ale tak jest. Dałam tej książce chyba 3 gwiazdki. 3,5, jakoś tak. Na 5. Kolejną książką, którą przeczytałam w całości, to jest Okrutny książę. Przeczytałam tą książkę całą w e-booku, dlatego, że dostałam tą książkę od wydawnictwa na rozdanie, które organizowałam na TikToku i po prostu pozazdrościłam strasznie, bo ja tej książki nie czytałam i wydawało mi się, że jej nie będę czytać, ale jak mi wydawnictwo wysłało tą książkę na rozdanie, to stwierdziłam, że kurczę, ja też chcę, więc sobie przeczytałam w e-booku, żeby stwierdzić, czy chciałabym kupić sobie własną kopię, no i ostatecznie zamówiłam Okrutnego księcia, już do mnie leci, bo no strasznie mi się spodobała ta książka, skończyłam ją czytać wczoraj.
No i jakby wiecie, ja w internecie myślałam, jakby widziałam o tej książce tyle różnych i TikToków i jakby w ogóle materiałów i mi się wydawało, że to jest książka o miłości, że to po prostu jest kolejny romans. Tym bardziej, jeśli sobie wpiszecie Okrutnego Księcia i fanarty i tak dalej, to te fanarty jakby pokazują nam głównie tą główną bohaterkę i tego ziomeczka, o którym teraz nie powiem, bo możliwe, że ktoś nie zna tej historii. I jakby myślałam, że to będzie chodziło przede wszystkim o miłość i tam jest wątek romantyczny i ten wątek romantyczny prawdopodobnie będzie się budował przez te trzy książki i to jest taki wątek romantyczny, wiecie, wrogowie do kochanków, chyba, bo jeszcze nie doszłam do tych kochanków. Jednakże ta książka nie jest o tym. Jakby ten wątek tam jest i on jest ważny dla fabuły, ale ta książka nie jest o tym. Ta książka jest po prostu o próbie przetrwania w bardzo okrutnym świecie. Historia polega na tym, że mamy trzy dziewczyny, główna bohaterka ma siostrę bliźniaczkę i jedną starszą siostrę od siebie i pewnego dnia, kiedy one się gdzieś tam bawią, siedzą w szczęśliwym domu, przychodzi jakiś pan. Zabiera im w taki, wiecie, jedyny ostateczny sposób rodziców i zabiera te dziewczynki ze sobą. Okazuje się, że jedna z nich, ta najstarsza, jest elfem i przychodzi po nią po prostu jej ojciec, ponieważ one już mieszkały ze swoją matką, ale ojcem tej jednej elfki był ktoś inny i po prostu ten ojciec przychodzi, pozbywa się rodziców, zabiera te trzy dziewczyny ze sobą i każe im, jakby wiecie, mieszkać w krainie elfów. No i ta starsza, ta elfka buntuje się dosyć mocno i próbuje z tymi swoimi młodszymi siostrami uciekać, natomiast ostatecznie okazuje się, że te dwie młodsze nauczyły się już żyć w tym mieście. Po prostu były na tyle małe, że kiedy ojciec tej elfki je zabrał ze sobą, nauczyły się żyć w tym nowym świecie i one za bardzo nie chcą wracać do świata śmiertelnych, chcą wytorować sobie drogę w tym świecie elfów, który nie jest wcale magiczną krainą usłaną cukrem, tylko każdy jeden tam jest okrutny, tam są ostre zasady, których autorka się w ogóle trzyma, są zaskoczenia w tej książce i naprawdę są takie mroczne momenty i tak jak przez pierwsze pół książki nie byłam pewna, czy mi się spodoba i właściwie o co tam będzie chodziło, tak po prostu z każdym kolejnym rozdziałem tam się takie rzeczy działy z takiej właśnie mrocznej, okrutnej kategorii, nadal książka dla nastolatków, ale jednak no, że zakochiwałam się coraz bardziej i no właśnie mówię, to nie jest książka o miłości, to jest książka o próbie przetrwania i wytorowania sobie po prostu krwawej drogi do jakiegoś rodzaju stabilności w tym świecie. No bardzo fajna książka, naprawdę. Jeśli ktoś lubi te klimaty właśnie, czy dworów, czy Szklanego Tronu, czy Maredier, możliwe, że kojarzy ktoś z Was Maredier, to ja polecam. Maredier nie czytałam już od paru ładnych lat i muszę zrobić reread, ale skojarzył mi się Okrutny Książę z Maredier, dlatego, że właśnie ta główna bohaterka w tym Okrutnym Księciu to nie jest, wiecie, dobra bohaterka. Ona po prostu próbuje przetrwać i dąży po trupach do celu. I to samo było w Marze i bardzo mi się to podoba. Także tak, spodobał mi się Okrutny Książę i na pewno będę czytać tą drugi i tą trzeci, tylko muszę je zamówić. Na razie zamówiłam tylko tą pierwszy, bo chyba będę już czytała fizycznie, no bo tak mi się spodobał tą pierwszy, że na pewno będę chciała mieć całą trylogię. I sięgam po kolejną książkę, chociaż przede wszystkim chciałabym się skupić na tych Krwi Nowych Bogów. Chciałabym skończyć tą książkę, ja ją dostałam do recenzji i dostałam bardzo duży czas na to, żeby ją przeczytać, bo aż miesiąc. Jednakże no chciałabym, minęły chyba 2 tygodnie, odkąd ją dostałam. Chyba tak. Więc chciałabym po prostu się, wiecie, skupić na tej książce przede wszystkim, żeby ją skończyć. Zresztą mam jeszcze jedną do recenzji. Ale sięgnęłam, jeszcze nawet nie otworzyłam tej książki, ale sięgnęłam po Dziwne Losy Jane Eyre, żeby w ogóle polecieć z tym TBR-em, bo oczywiście znowu ten TBR w tym miesiącu to tak tak stanął, że szok i nie wiem, czy po prostu na przyszły miesiąc chyba nie nagram TBR-u i spróbuję przeczytać te wszystkie książki, które wybrałam i dopiero później sobie nagram TBR kolejny. Także tak, wzięłam to, mam nadzieję, że to zacznę. Mówię, przede wszystkim chcę się skupić na tej Krwi Nowych Bogów, ale wzięłam, żeby ruszyć trochę do przodu z tym. Zobaczymy, jak to pójdzie, jakby ja już nie wiem, na co się nastawiać. Wydaje mi się, że to będzie dla mnie ciężka książka, w sensie, żeby ją przeczytać, to też jest grubas, a z drugiej strony dużo osób mi pisze, że tą książkę się, wiecie, wpada i się wpłynie, no 600 stron. Także no trochę tego jest. Ale generalnie literki są dosyć spore. Także no mam nadzieję, że szybko z tym polecę. Jestem ciekawa, czy będę chciała coś zaznaczać w tej książce. Wydaje mi się, że tak, ale zobaczymy. Thank you.
ponieważ będzie to już zakończenie, bo skończyłam Krew Nowych Bogów i mam trochę do powiedzenia. Ja już wystawiłam recenzję na Instagram, więc być może już ją czytaliście i jakby to zdanie się nie zmieniło. Natomiast, no tak, podsumowując, pierwsze pół książki czytało mi się wolno z tych powodów, które wymieniłam wcześniej. Niemieckie nazwy własne, czy tam zainspirowane językiem niemieckim, no dużo tekstu na stronie i tak dalej. Jednakże jak przeszłam przez pierwszą połowę, to się okazało, że zaczęłam się wciągać. I jakby, wiecie, ta powolność pierwszej połowy wynika po prostu z tego, że autorka daje nam wstęp, wprowadza nas w ten świat, który jest dosyć trudny i zbudowany. Ja się jeszcze z czymś takim nie spotkałam, przez co, mimo tego, że mam jakąś tam, wiecie, wiedzę o wampirach czy aniołach nawet, nie umiałam sobie po prostu wziąć tych elementów z innych książek, z innych światów i tak dalej, żeby wbić je tutaj, bo tutaj są inne zasady. Jakby rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Że mamy elfy i wszyscy mniej więcej wiemy, jak są elfy. Albo właśnie mamy wampiry i wszyscy wiemy, jak one działają. Tutaj to jest inaczej, ten system jest trochę inny, dlatego też powolno się w to wchodzi. Ale uważam, że ten... No moim zdaniem pierwsza połowa to jest wstęp do całej historii, natomiast to jest pierwszy tom trylogii, z tego co rozumiem, więc nie ma w tym nic dziwnego, że jakby całe pół pierwszej książki zajmuje nam wprowadzenie w ten świat, no bo jakby to będą trzy książki, to nie jest jedna książka, będą trzy książki, w związku z czym ten wstęp jest jak najbardziej wskazany i zobaczymy, jak po prostu to będzie wyglądało później, czy to jest po prostu styl autorki, że pierwsza połowa książki jest taka bardziej, wiecie, do rozpoznania, czy już na przykład w tomie drugim polecimy od razu. Tutaj jest akcja na początku pierwszej połowy, jednakże no jakby musimy się po prostu zapoznać z tym wszystkim i po prostu czyta się ją wolniej, ale jak już przeszłam przez tą drugą połowę, to już byłam zaangażowana praktycznie w każdy wątek, jaki tutaj się pojawia, byłam zainteresowana tym, co się wydarzy z danym bohaterem, jak się skończyła ta książka, skojarzyło się strasznie z głównym bohaterem Peaky Blinders, zwłaszcza jeśli chodzi o pierwszy sezon, strasznie mi się to skojarzyło. Styl książki, jeśli ktoś by chciał porównanie, uważam, że można porównać do Trudika na Van, w związku z taką złożonością tego świata, złożonością bohaterów, z takimi intrygami, z takim brakiem prostości całej książki. No skojarzyło mi się strasznie właśnie z Prawem Millennium od Trudika na Van. Także no dla mnie super. Dała mi 4 gwiazdki. Nie spodziewałam się, że wystawię 4 gwiazdki, ale ostatecznie dała mi 4 gwiazdki i chcę tą drugi. I z tego co wiem, ta autorka pisała, że tą drugi ma być w grudniu, także w sumie generalnie już niedługo. Więc się bardzo cieszę i na pewno będę czytała całość, bo się przywiązałam do tych bohaterów i chciałam się dowiedzieć, co będzie dalej. Także tak, bardzo się cieszę, że trafiłam na tą książkę i że mogłam ją przeczytać. No i drugą książką, którą czytałam, no to są Dziwne losy Jane Eyre i jestem na samym początku, dopiero na stronie 53, zacznę rozdział 5, czyli przeczytałam 4. Już zaznaczyłam sobie 2 rzeczy, także fajnie, okazuje się, że jednak będę zaznaczać. Bardzo mi się podoba jak na razie i mam nadzieję, że cała ta książka zostanie w ten sposób i jeśli jakby będzie, wiecie, na stałym poziomie albo i w zwyżkowym będzie się piała do góry, to ma szansę być moim ulubionym klasykiem, jaki dotychczas czytałam, ponieważ jak na razie jest naprawdę świetna i no oby tak dalej, ale przeczytałam tylko tyle, no i właśnie zaczęłam ją czytać wczoraj i nie umiałam się za nic wziąć. Wzięłam jeszcze, zaczęłam czytać w e-booku Bridgertonów, Mój książę, czy coś takiego, no bo ostatnio wszyscy gadają, mówią o tym serialu, ja serialu nie oglądałam, ale sobie, wiecie, stwierdziłam, że ja przeczytam książki. No i w sumie spoko, ale odłożyłam. Będę to czytać, ale jakby chodzi mi o to, że odłożyłam wczoraj. Potem wzięłam Zgromadzenie Cieni, przeczytałam 30 stron i też spoko, i też ją odłożyłam. No i ostatecznie wczoraj sobie jeszcze wieczorem sięgnęłam po finale, czyli ostatni tom Szeptem, jestem na 33 i zaznaczałam jak na razie tylko te rzeczy, które są od czapy, bo tu jest wszystko od czapy i jakby pierwszy tom i drugi sprawił mi dużo radości przy robieniu rewidu, trzeci już mnie męczył, a czwarty to są już tak odgrzewane kotlety, jakby ta cała historia to odgrzewane kotlety. Jedyny pomysł na wątek romantyczny w tej serii to po prostu rozdzielić ich i co chwilę podawać jakieś nowe trójkąty miłosne. Jakby ja jestem wdzięczna tym książkom, bo patrz, to była moja pierwsza tak wielka książkowa miłość. No Edward i Jacob ze Zmierzchu też, ale nie aż tak bardzo jak patrz, a natomiast jak ja teraz to czytam, to ja nie wiem, co ta młoda Dominisia miała w głowie, że się aż tak jarała. Pewnie nie miała po prostu dobrego przykładu mężczyzny w swoim życiu. Jednakże, no, cieszę się, że już to skończę. Chciałabym to właśnie skończyć jeszcze w tym miesiącu, dlatego się za to wzięłam. Zobaczymy, jak mi to pójdzie, bo to 30 stron to wczoraj dosłownie na siłę czytałam, bo przemęczyłam, bo to jest po prostu absurd na absurdzie. No, po prostu masakra. No, także tak, jakby...
o tyle mi się udało przeczytać. Bardzo się cieszę, że skończyłam tą Krew Nowych Bogów. No i właśnie wzięłam to Jane Eyre i na pewno to dosyć... Wydaje mi się, że to szybko przeczytam. Może nie na pewno, ale wydaje mi się, że to szybko przeczytam, bo jak na razie mi się podoba. No i wzięłam jeszcze tą, bo te dwie mam na tym moim TBR-ze, a już pozostał tydzień. Także tak, ja na dzisiaj kończę. Następny film to będzie Book Haul kwietniowy, tylko muszę ogarnąć, które ja książki kupiłam w kwietniu, bo już się zaczęłam gubić. Poszczególne można widzieć za mną, tam widać, że już mam strażnika, drugi egzemplarz jest z biblioteki, tu mam tą książkę, ale nie wiem co z nią zrobić, bo wczoraj ją odebrałam i ma pogniecioną okładkę, oczywiście z Empiku. Ja generalnie najczęściej ostatnio zamawiam w Empiku, nie wiem czy to widać tutaj, tu i tu ma w kilku miejscach, tego nie widać, na filmie nie widać. Ja generalnie zamawiam z Empiku i rzadko mi się zdarzy, żeby był jakiś problem, natomiast teraz jest i u nich przez aplikację nie ma łatwiej reklamacji. Jest zwrot, ale zwrot jest tylko na mój koszt, a ja dziękuję bardzo, to nie jest tak, że ja nie chcę tej książki, tylko nie chcę tej książki w takim stanie. Także muszę się zastanowić, czy się do nich odezwę, czy już po prostu przymrużę na to oko. I tak, kończę na dzisiaj, montuję ten film, oby jeszcze dzisiaj wleciał i nagrywam Book Haul.